końca pracę nad tworzeniem koncepcji na zabudowę terenu po Stadionie Czarnych. Ta końcowa wersja tej koncepcji troszeczkę odbiega jakby od tej pierwotnie przyjętej. Elementem stałym jest to, co wykonało miasto przy remoncie ulicy Siemieradzkiego, czyli te miejsca parkingowe, zatoczki dla autobusów i dla busów, ale to, co było w pierwotnej koncepcji na pozostałym terenie, troszeczkę uległo zmianie. Docelowo projektujemy 4 budynki, 2 budynki, te, które są zlokalizowane od strony ulicy Matejki, identyczne, po 24 mieszkania w każdym i 2 budynki na pozostałej części, jeden zlokalizowany mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie stał budynek klubowy, budynek, który został rozebrany, rdzenni mieszkańcy będą to pamiętać, i drugi obok, na działce, którą TBS nabył od PKP. Powstać ma na tym terenie 79 mieszkań. Jeszcze są tam prace jakby projektowe, żeby łączyć niektóre mieszkania, bo są takie potrzeby, ale w tej chwili docelowo będzie 79 mieszkań. Struktura tych mieszkań będzie taka jakby poszukiwana, to znaczy będą i kawalerki, będą małe dwupokojowe, będą większe dwupokojowe, będą trzypokojowe i będzie parę mieszkań takich sporych dla bardziej licznych rodzin. Lokalizujemy na tym terenie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw. Myślę, że od tej części parkingowych będzie to wszystko odgrodzone jakimś płotem, żeby dzieci na placu zabaw czuły się bezpieczne. W jednym z budynków będzie powierzchnia handlowa. Chcemy, żeby to był sklep spożywczy, bo osiedle jest dosyć spore i jest taka potrzeba. Praktycznie wszyscy mają miejsca parkingowe. Tam, gdzie możliwe, zaprojektowane są parkingi. Poza tym są garaże w budynkach. Także myślę, będzie to kawałek takiego wygodnego do mieszkania osiedla. Dostaję takie pozytywne sygnały, że lokalizacja, tak jak kiedyś była lokalizacja przy kolei, w ogóle nie wchodziła w grę na mieszkaniówkę. Teraz widzę, że jest taki pozytywny odbiór, tym bardziej, że ten jakby zmodernizowany Park Wiosny Ludu jednak przyciąga. W krótkim czasie będziemy chcieli zlecić projektowanie tych budynków, żeby jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę, bo program, na bazie którego mamy nadzieję otrzymać kredyt, ma ruszyć w tym roku. Pod uwagę będą brane właśnie zadania, na które jest już pozwolenie na budowę. Chcielibyśmy to osiedle zrealizować w 2 etapach. W pierwszym etapie te 2 budynki przy ulicy Matejki, w sumie 48 lokali mieszkalnych i 2 pozostałe w następnym etapie. Myślę, że czas realizacji to nie będzie, będzie wahał się w okresie 15-18 miesięcy. No cóż, mamy sporo wniosków na te mieszkania, przyjmujemy następne. I myślę, że gdzieś w miesiącu wrześniu będziemy tworzyć już listy tych przyszłych najemców. Będą preferowane rodziny i to rodziny z dziećmi. Ale to nie znaczy, że kawalerowie nie mają szans, bądź tego, ale jakby ten program jest skierowany do rodzin z dziećmi. I na pewno najważniejszym kryterium będą dochody. Tak? Dochód powinien być minimum 1200 zł, w cudzysłowie powiem, na głowę. To rodzina trzyosobowa, dochód brutto powinien być w granicach 3600 zł.
Nie są do końca jeszcze znane jaką kwotę partycypacji trzeba wpłacić. W tej chwili mówi się o tym, że to będzie 20%. Ale jak to się skończy docelowo, trudno powiedzieć. Także myślę, że ten program w Kutnie się sprawdził. Była duża dziura, jak skończyło się kredytowanie tych budynków budowanych w systemie TBS-u. Myślę, że jak zostanie ten program uruchomiony, to znowu wróci popyt na te mieszkania, bo zainteresowanie zawsze było spore i to jakby dotykam codziennie i wiem od ludzi, którzy mnie tutaj odwiedzają. Thank you.